Cześć, witam was bardzo serdecznie. Popatrzcie na to, bo to jest takie dziwne. Na tych takich dniach tego forum ekonomicznego w Davos u pana Klausa, dziwne rzeczy mają miejsce. Nie wiem, nie mi oceniać. Nie jestem specjalistą, no ale jest to jakieś tam forum ekonomiczne, gdzie nawet pan długopis był, gdzie wszyscy prezydenci, prezydentki, premierki premierowie, premierzy. A tutaj takie coś się. que ele viaja no Davos. Ah, sobie okiem. Na, no kama anuri, no Camai, no kama na anuri, no yu yu na wá hong xinan wupan, kentuxinan shava wakín, xinan mukikirani, tsan shava kirani, tsan mukikirani. Uh, 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 ahuama u nã nã, ahuama u nã nã, uh, no ma hu u nã wai. Why should I... Ale to czekajcie, to spróbujemy! No i jak to skomentować? Dziwne rzeczy, nie wiem. Może się nie znam, może jestem jakiś zacofany. No ale to możecie skomentować, jakieś może wódu coś tam tego, może ekonomiczne jakieś. Nie wiem, nie jestem specjalistą. Czas start. Zaczynamy. Forum ekonomiczne startuje. And I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say, fuck you, Klaus Schwab, and fuck your New World Order. We, the people, were born free, we will stay free, and you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go fuck yourself. Nie, to by było zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Moi drodzy, ja kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten filmik, to pomyślałem sobie: Nieprawdopodobne, co tam się dzieje w tym roku w tym Davos, a później się okazało, no, że to jest tylko fotomontaż. No ale jest to jest, zawsze można się pośmiać, zawsze można coś sympatycznego z tego sklecić. I teraz, moi drodzy, motywem przewodnim tegorocznego sabatu jest zaufanie. Po prostu mamy im zaufać. We must rebuild trust and that's actually the theme of our meeting. We have to rebuild trust. A pani Urszula Wodeleje też mówiła o tym, co jest celem, że przez najbliższe dwa lata nie konflikt, nie klimat. Ale co tam konflikt? Przez dwa lata mówili nam o konflikcie zbrojnym. Teraz to nie jest ważne. Klimat od dziesięciu lat. Teraz to nie jest ważne. Co za tym jest ważne? Otóż dezinformacja i tego na to powiedziała misinformation, czyli takie no, niedoinformowanie społeczne. A później to ona powiedziała coś takiego pani Wodaleje, zagrożenia. Te są poważne, ponieważ ograniczają naszą zdolność do radzenia sobie z dużymi globalnymi wyzwaniami, przed którymi stoimy. Zmiany w naszym klimacie i klimacie geopolitycznym zmiany w naszej demografii i w naszej technologii napędzają konflikty regionalne i nasilają konkurencję geopolityczną oraz ich wpływ na łańcuchy dostaw. Otrzeźwiająca rzeczywistość jest taka, że po raz kolejny konkurujemy między krajami bardziej intensywnie Niż przez kilka dziesięcioleci. To sprawia, że temat tegorocznego spotkania w Davos jest jeszcze bardziej istotny: odbudowa zaufania. Dlaczego wybraliśmy temat przewodni motto odbudowa zaufania? Jeśli porównamy dzisiejszy świat ze światem sprzed dziewiętnastki, Znajdziemy wtedy zupełnie inny nastrój. Po pierwsze, świat stał się bardzo przerażający. Oczywiście, bardzo jest rozdrobniony. A, a, a w takiej sytuacji zaufanie po prostu zniknęło. Do pewnego stopnia straciliśmy zaufanie do samych siebie wzajemnie, ponieważ pod presją licznych kryzysów staliśmy się bardziej egoistyczni. Tak więc, jeśli jesteś bardziej egoistyczny, myślisz najpierw o sobie, a to zniekształca obraz, atmosferę zaufania. Tak więc, jeśli chcemy odtworzyć, no, a taki jest nasz cel. Dorocznego spotkania w tym roku chcemy odtworzyć właśnie tego ducha. O wiele bardziej konstruktywnego ducha. Znowu patrzenie w przyszłość i ufność w naszą przyszłość. I to jest powód, dla którego wybraliśmy właśnie ten temat przewodni. Odbudowa zaufania. A jeśli chodzi o to zaufanie, no to ja sobie to taką inwencją twórczą. Dobra, to sobie przetłumaczę to na własny sposób. Posłuchajcie. Zaufajcie nam. My wam wszystko podstawimy pod nos. Nie będziecie potrzebowali, żeby wyjść z domu. Będziecie mogli cały dzień siedzieć w domu. Nie będziecie musieli martwić się o ceny paliwa, bo nie będziecie mieli samochodu. Nie będziecie musieli Bacie o ceny elektryczności. Bo będziecie wynajmować mieszkania, małe mieszkania, więc nie musicie już się więcej bać o ogrzewanie tych dużych domów, bo będziecie mieli 5 metrów kwadratowych i to jest dobra wiadomość, bo i tak to będzie największe mieszkanie w okolicy. Będziecie sobie siedzieć w domu. Będziecie mieć dochód gwarantowany, i dowodu nie będziecie mieć, bo będziecie mieć wszystko w telefonie. I my wam będziemy płacić co miesiąc. Co miesiąc. Zero stresów, zero samochodów, zero wakacji, zero wypadów do restauracji. Będziecie po prostu żyć oszczędnie. I to jest ten cel. I to jest to zaufanie. Jak wy nam zaufacie, to my do tego doprowadzimy. Tylko musicie nam zaufać, a my się już resztą zajmiemy. Nie będziecie mieć niczego, ale co najważniejsze, będziecie szczęśliwi. Bo właśnie szczęście opiera się na zaufaniu. Będziecie szczęśliwi. Będziecie gołodupcami bez niczego. Dosłownie bez niczego, ale najważniejsze, że wy, ludzie, będziecie szczęśliwi. I my będziemy szczęśliwi, bo my sobie wszystko zrealizujemy tak, jak chcemy. Zrealizujemy krok po kroku. My też będziemy szczęśliwi, bo wy będziecie szczęśliwi. Musicie nam zaufać. Moi drodzy, i my tak możemy się śmiać, my możemy sobie żartować, ale są obrady, są jakieś tam obchody coroczne, gdzie zjeżdżają wszyscy najważniejsi, to nie, że jakiś tam ktoś tego nie Najważniejsi zjeżdżają. Wczoraj to nawet słuchałem pana Dudy, który nawet już po angielsku w sumie nie mówi, tylko po polsku. No dobre, i to. Jest Polakiem, nie mówi po polsku, a tamci niech zakładają te słuchawki. Ale jaka konsternacja była, kiedy on ich poprosił, żeby założyli słuchawki, bo oni myśleli, że on będzie ich uczył języka angielskiego. No niestety, w tym roku pan Duda nie udzielał korepetycji z angielskiego, ale udzielał korepetycji z polskiego. I oni, moi drodzy, tam przyjeżdżają. Niczym, no niczym na sabat. Niczym jakieś takie wybawienie. Elona Maska nie zapraszają. On tam komentuje sobie na tym Twitterku i teraz albo on jest z nimi i się bawią nami, albo on nie jest z nimi i faktycznie jest zazdrosny i chciałby tam być. Nie wiem jak jest naprawdę, ale nikomu nie ufam z tych ludzi i też zachęcam do nieufności wobec tych potworków. I teraz moi drodzy co roku przyjeżdżają, obradują, naradzają się, jak upiększyć nam życie, jak nam życie poprawić. A w tym roku motywem przewodnim jest zaufanie, byśmy im zaufali. Powiem Wam szczerze, że nie ma opcji, żebym ja im zaufał. Ja to ogólnie nie jestem taki ufny, zawsze z dystansem podchodzę, a tym bardziej im. To oni gorsi niż politycy, bo to nie ma nic gorszego. To ekonomista z politykiem, filozofem, jakimś tam, nie wiem, naukowcem wszyscy razem wzięci. Pan informatyk też przyjechał, też przemawiał. Jak sobie popatrzycie na grafik, to tych wystąpień tam jest bardzo dużo. To jest naprawdę napięty grafik. I teraz mam pytanie. Po pani Ula Wodeleje mówiła, że to z klimatem to już nie ma problemu? No to rozumiem, że tego CO2, tych limitów elektryków wprowadzać nie będziecie. No bo teraz ważniejsza jest walka z dezinformacją. I teraz, moi drodzy, pomyślmy sobie, co ona miała na myśli mówiąc o tym, że dezinformacja jest dezinformacja, jakieś niedoinformowanie. Wręcz przeciwnie. Jest tyle. Teraz źródeł medialnych, takich oddolnych, gdzie oni spokojnie, oni wszystkiego nie pokażą, może, ale doinformują społeczeństwo. Panie Ulo, doinformują, panie Klausie, spokojnie, ja doinformuję. Ja nie potrzebuję od Was nawet 30 srebrników. Ja społeczność moją doinformuję. Oni będą naprawdę świadomi. Chyba, że Wy chcecie doinformowywać na Wasz sposób, na Wasz, taki, jaki Wy chcielibyście. Czyli Mamy mówić to, co Wy chcecie. Mamy robić to, co Wy chcecie. Mamy nie robić tego i tego. Bo to wy decydujecie o naszym życiu. I to jest wasz cel. I to jest wasze motto przewodnie. Nie zaufanie. To jest decydowanie. Decydowanie za was. Będziemy decydować za was. Będziemy robić to i to, a wy będziecie musieli to powtarzać po nas, bo to my jesteśmy waszym guru. Taki jest wasz tok myślenia. I niby ten taki prześmiewczy filmik, który ktoś tam nagrał. Można się śmiać, ale to jest, to jest miód na uszy, miód na uszy. Bo ci ludzie nie są żadnym autorytetem. To, że oni piszą książki, to o niczym nie świadczy. Oni nie posiadają jakiejś większej, takiej rzetelnej wiedzy. To jest wszystko jakaś fanaberia, jakieś wymysły. Ona mówi, że ta woda leje, że to teraz z klimatem nie, bo to tam ten, ten, żeby tam doinformować, ale cały czas maglują o klimacie, no? cały czas. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy, będziemy obserwować, będziemy rączki zacierać i będziemy wyciągać, wywlekać te takie niuanse i smaczki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, napiszcie co o tym sądzicie, o tym spędzie całym i do usłyszenia, cześć, papa. Pa.